Myślę, że jest to nie do końca jest błędne, ponieważ koszykówka 3 na 3 wywodzi się ze streetballu. Jednakże grając w streetball nie zawsze mamy jedne uregulowane zasady. W koszykówce 3 na 3 mamy jasne, stricte powiedziane reguły. Od samego początku wszyscy wiedzą, do ilu się gra punktów, jak rzucamy punkty, czyli czy za 1 i za 2. Mamy też określony czas gry, mamy limit fauli. W streetballu zawsze jest to troszeczkę inne. Tym bardziej, że w streetballu większość akcji rozpoczyna się naprzeciwko kosza poprzez checkball, a w koszykówce 3x3 po straconym koszu gra się dalej. Trener koszykówki 3x3 tak naprawdę jest menadżerem, kierownikiem, psychologiem, także tych zadań jest bardzo dużo. Trzeba nawet czasem pobiec po wodę dla zawodnika, jeżeli widzę, że brakuje im w czasie meczu. Jest też różnica pomiędzy takim trenerem normalnym na boisku do koszykówki 5x5, ponieważ ja podczas meczu nie mogę dawać, tak naprawdę nie ingeruję w to, co się dzieje na boisku, muszę siedzieć na trybunach. Myślę, że zakończenie swojej przygody z koszykówką jako zawodnik była to dla mnie dosyć ciężka decyzja, ale myślę, że dzięki tej decyzji mogliśmy osiągać większe wyniki ze mną jako trenerem. Myślę, że pierwsza podstawowa różnica to jest to, że gramy inną piłką. Jest to specjalnie stworzona piłka do koszykówki 3x3. Jest ona rozmiaru piłki damskiej, a wagi piłki męskiej. Jest ona w kolorze niebiesko-żółtym. To na pewno odróżnia dwie te dyscypliny, przepraszam, konkurencję. Na pewno jest różnica w zdobywaniu punktów, ponieważ rzut za linii 6,75 jest liczony za 2 punkty, wewnątrz tej linii jest za 1 punkt, więc tak naprawdę gra koszykówkę 3x3 bardziej się opiera na rzucaniu zza łuku. Mamy też tylko jeden kosz, mamy specjalną nawierzchnię, na której gramy. Jest to nawierzchnia polipropylenowa, która ma imitować parkiet do koszykówki klasycznej. Zapraszam Was serdecznie do udziału w drużynie Energii. Myślę, że przyniesie Wam to wiele radości. Musimy się zaktywizować fizycznie. Jest tutaj wiele ćwiczeń, które pomogą Wam dbać o swoją kondycję fizyczną. Zarazicie tym swoich rodziców, może też dziadków. Myślę, że sport jest nieodłącznym elementem naszego życia, ponieważ musimy dbać o naszą kondycję fizyczną. Siedzimy dużo w samochodzie, siedzimy dużo w szkole, także musimy się ruszać, wychodzić na świeże powietrze i zarażać tym innych.